Cześć, jestem Wapniak, a to jest Nauka Pewności Siebie, wyzwanie drugie. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj naszym zadaniem będzie wyjście z domu. Czas najwyższy na wyjście z domu i powiedzenie komplementu i otrzymanie komplementu do osoby totalnie nieznajomej. Także zobaczcie, jak mi poszło na samym początku. Hej, cześć, poczekaj. Chciałem Ci tylko komplement powiedzieć, bo dzisiaj jest dzień dawania komplementów. Gdzie uciekasz? Chodź tutaj. Tak, także mi nie wszyscy chcą ze mną porozmawiać. To jest normalne, czasami tak bywa. Ale to pamiętaj, że musisz walczyć i próbować dalej. Hej, cześć, cześć, poczekaj. Masz fajny styl, chciałem dzisiaj. Dzisiaj jest dzień dawania komplementów. Dziękuję. No, ale ja też chcę komplement. Taki jest. Tak... Jest! To gdzie uciekasz? Wracaj tu! Oj, cześć dziewczyny. Wiecie co dzisiaj jest? Dzisiaj jest dzień dawania komplementów sobie. Uwaga, lecę od tej strony. Masz fajne czarne włosy. Dziękuję. Fajna torebka, zajebisty styl. A ty się fajnie śmiejesz, naprawdę. Dziękuję bardzo. No i co? I teraz, teraz wasza kolej na mnie. Co jest takiego we mnie, że skomplementowania? Masz fajną koszulkę. Jest. Chciałam to powiedzieć. Dobra, masz fajne okulary. Dziękuję. O, okulary, super. A ja mówię, że podziwiam, że podszedłeś do nas tak po prostu. Tak? Tak. Dziękuję. Maciek. Cześć, Jagoda. Cześć, Maciek. Ania. Cześć. Hej, Martyna. Cześć, Martyna. Jak tam? Idziecie sobie gdzie? Do Maka na lody. Do Maka na lody, bo jest gorąco. Jest, właśnie o to chodzi. Dokładnie tak. Fajnie. No dobra, to miłego dnia Wam życzę. Nieważne jak zdobędziesz ten komplement, najważniejsze, że masz go zdobyć. Powiedz, że mam sobie dzień, że dzisiaj jest dzień dawania komplementów sobie nawzajem. Także najważniejsze, żebyś dostał ten komplement. Siemano stary, ja. Masz dobry styl, chciałem dać stary komplement jak ziomkowi, naprawdę. O to chodzi. Jak tam? Dzisiaj jest dzień dawania komplementów sobie. Żartujesz? Naprawdę. No idziesz do dziewczyny i dajesz komplementy innym ludziom, naprawdę. I... Mówisz? No. Tak stoisz, dajesz komplementy ludziom? Dokładnie. I dzisiaj to po prostu tak, to dzisiaj wygląda. No. No. Idę i właśnie i zaraz na przykład tej dziewczynie powiem, że... Że co, no, że tego, że nie wiem, nie mam pojęcia, co by powiedzieć. Po prostu trzeba tak na spontanie podejść. Daję komplementy i żądam potem, wiesz, wymagam, żeby ktoś mi powiedział komplement. Aha, no. Fajna koszulka. I jak wszyscy mówią, masz fajną koszulkę. Już trochę wyblakła, ale jeszcze tak mówią. Możesz skomentować wygląd, nie wiem, osobowość, torebkę, cokolwiek. Możesz, co ci przyjdzie na myśl, po prostu to powiedz nieznajomej osobie. Nie musisz jej poznawać, nie musisz jej mówić tam swojego imienia. Najważniejsze, hej, masz fajną torebkę. Dan, zrobione, to wszystko, o to chodzi. O to chodzi. Pierwsza zasada jest najważniejsza, musisz mieć fun w tym, co robisz. Pamiętaj, że jak masz wstawać i na siłę wszystko robić, to po prostu tego nie rób. Masz być fan, masz się bawić przy tym, więc do dzieła.